Szczęść Boże, coś wam powiem. Każda śmierć jest nagła, bo człowiek był obok, a już go nie ma. I pojawiają się łzy, które potrzebne są nam do oczyszczenia z bólu i rozpaczy. Te łzy to także wyraz naszego przywiązania do zmarłych, których już nie zobaczymy. Różne są te nasze reakcje na wiadomość o śmierci kogoś bliskiego. Ale i tak samo różne są nasze oczekiwania. Są tacy, którzy żądają, by modlić się o wskrzeszenie zmarłego, by znów mógł się znaleźć wśród żywych. Są tacy, którzy za nic nie mogą się pogodzić z rozłąką i rozpaczają, aż nie można ich uspokoić. Jest też grupa, która ze spokojem i nadzieją pielęgnuje pamięć o zmarłym, by jak najwięcej dobrych chwil i wydarzeń zostało w ich życiu po tym, kogo trzeba było pożegnać. Jezus uczy nas, że śmierć to początek nowego życia. Nasza śmierć fizyczna to początek naszej drogi do Pana, który jest w niebie. W tej dzisiejszej Ewangelii jest coś wyjątkowego, bo objawia się dobroć Boga, taka zwyczajna, a zarazem ujmująca. Może w tej scenie Jezus zobaczył swoją przyszłość i pomyślał o matce? Przecież Jego też wyprowadzą poza miasto, gdzie dokończy swojego żywota. Złożą Go matce w ramiona. Tylko wtedy nikt nie podejdzie, nie powie do niej, nie płacz, a do Niego wstań. Ewangelista Łukasz podaje nam obraz Jezusa, który wlewa nadzieję w nasze życie. Ukazuje i nazywa Jezusa Panem, co czyni bardzo rzadko, ale ukazuje Go jako Pana życia i śmierci. To działanie Chrystusa nie jest poprzedzone niczyją prośbą. Nikt nie oczekuje Jego interwencji. On wkracza w taką przestrzeń, która nas obezwładnia i paraliżuje. Taki stan mamy w stanie śmierci duchowej, gdy grzech tak nas opanował, że nie jesteśmy w stanie o cokolwiek prosić. On przychodzi zaspokoić największy głód człowieka, głód życia. To jest obraz Bożego miłosierdzia. Jestem przekonany, że dla wielu ludzi ten fragment jest tekstem, który ukazuje bezwarunkową miłość Boga do człowieka. Bóg kocha nas niezależnie od tego, czy Go szukamy, czy przed Nim uciekamy. Kocha, kiedy Go prosimy o coś i kiedy mówimy w złości, że nic nie chcemy. My też któregoś dnia, tak nagle, mimo świadomości śmierci, odejdziemy z tego świata. Musimy się przygotować do śmierci naszym chrześcijańskim życiem, aby w momencie naszego odejścia, zarówno w naszym sercu, jak i na twarzy, był obecny płacz nie ze strachu, ale tym razem z radości widzenia Pana. On oddał za nas życie jako ten, który został obarczony grzechami, choć sam grzechu nie miał. I umarł jak grzesznik, bo ludzie go takim chcieli uczynić. Ale swoją wiernością Ojcu do końca, na krzyżu, uratuje nas przed rozpaczą, gdy zobaczymy własne grzechy. Jezus ciągle staje na drodze naszego życia, dotyka nas nawet bez proszenia i daje tchnienie życia. A czyni to z potrzeby serca, bo kocha nas.